No i... Spotkali się. Ale w jakich okolicznościach? Tego nikt nie wie. O, Jezu, język mi się plącze. Przepraszam, strasznie jeszcze raz to powiem, bo strasznie źle to powiedziałam. Chcę opowiedzieć historię, bardzo krótką, Piłsudskiego i Osowskiego. Osowieckiego. Osowieckiego. Tak, chcę opowiedzieć wspaniałą historię Piłsudskiego i Osowieckiego. Nie ma co się śmiać, to jest bardzo poważna historia. Piłsudski. Piłsudski to w ogóle przekot. On dzieci brał na kolana, całował, głaskał sarenki, ale tak naprawdę on bez sarenki, wiecie, co zrobił. Z nagana piśpaw. Z nagana. On w 1908. Mam taką ściągę małą tutaj na ręku, bo wiecie, ja z dat jestem totalnie tragiczna. Ale to jest dobre. Tak, w 1918 on był po prostu wspaniałym bohaterem narodu. Stworzył rząd. W tym rządzie miał swoich samych takich kumpli. Józefa Becka, Felicjana Sławoja Składkowskiego i Aleksandra Prystora. Piłsudski potrafił jebać swoich ministrów od prawa do lewa. Nawet swoich kumpli mówił im: nie tak, nie tak, nie to, nie to. Ty co, kurwak ubrany? Ej, stary, co to ma być? Co to, co? Taka była prawda. On był straszny. I pewnego dnia oni już nie wytrzymali. Ci wszyscy jego ministrowie powiedzieli: o, nie wytrzymamy tego dłużej. Co tu zrobić? I okazało się, że Aleksander Prystor był jego największym ziomem. Prystor. Olek mówi: spokojnie, chłopaki, coś zaradzę na to. Zaraz coś zaradzę. Wiedział, co Józef lubi. Józek najbardziej lubił pasjansa, ezoterykę, spotkania z gwiazdami, wróżbitów. Olek pomyślał sobie: dobra, teraz zaaranżuję mu takie spotkanko z takim wspaniałym, mega popularnym Osowieckim. Spotkanie nastąpiło telepatycznie, ponieważ marszałek Piłsudski siedział w Belwederze. Osowiecki zaś siedział na Polnej, w swoim mieszkaniu. Niestety ich spotkanie zakłóciła żona Osowieckiego, która wkroczyła do pokoju Osowieckiego, znaczy jego gabinetu w tym mieszkaniu, otworzyła drzwi i powiedziała: co ty, kurwa, tu robisz? O, przepraszam cię, kochana, lewa ręka mnie boli. Tak, takie mi tam rzeczy. Ona powiedziała: dobrze, lewa ręka cię boli, ale gdzie my mieszkamy? W takiej zatęchłej norze, wilgotnej dziurze. Jak nie zaczniesz zaraz zarabiać, to będzie źle. I zamknęła drzwi. A Piłsudski tymczasem w Belwederze siedzi i odbiera przekaz. Następnego dnia Osowiecki przychodzi do Piłsudskiego. Chciał powiedzieć: przepraszam cię, marszałku Piłsudski, za to, że tak zjebałem sprawę. A marszałek Piłsudski go bierze pod rękę i mówi: hej, stary. Co? Lewa ręka cię bolała? Ha? I mieszkasz w takiej zatęchłej, zgniłej jamie, co? I ten Osowiecki mówi: ja, takie medium. Aleksander Prystor pomyślał nagle: trzeba by ich jeszcze spiknąć raz w życiu. Osowiecki przyjechał limuzyną, a jakże, podesłaną przez, wiadomo, rząd. Wysiada. Jak to się mówi?
środku wszyscy. Między innymi. Między innymi. Józef Beck. Felicjan Sławoj Składkowski. No i... I najważniejsze. Aleksander Prysto z żonami! Wszyscy z żonami! Nareszcie kobiety na salonach! No i oni w surdutach. A w czym kurwa? O, i nagle wchodzi marszałek Piłsudski z lewej. O, sowiecki z prawej. Bez żony. Jakoś jej nie zabrał. Marszałek Piłsudski mówi: o, sowiecki, odczytasz to, co ja zapiszę na kartce. On mówi: tak, marszałku, odczytam. Ach. Zapisuję. Zaślinił kopertę. Jeb. Cyk. Osowiecki. Maca kopertę. W te i z powrotem. W te i z powrotem. W te i z powrotem. Nagle mówi: mam! Marszałku Piłsudski. Bardzo cię szanuję, ale... mam cię w dupie. Wszyscy zamarli. Przerażenie. Jak to? Jak to? Mam cię w dupie. O co chodzi? Marszałek bierze nóż. Rozrywa kopertę. Ciach! Wyjmuje kartkę. Ciach! Pokazuje, co było w środku. I co było w środku? Mam cię w dupie. Telepatia. Mam cię w dupie. Drunk History. Pół litra historii. W czwartek o 22:00 w Comedy Central.